Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Proszę. Narzędzie. Posadziliśmy czosnek i bierzemy dzisiaj się za maliny, o które jest dużo pytań od Was. Czy już ciąć, czy jeszcze poczekać? Jak z nimi postępować teraz jesienią, żeby ładnie plonowały roku przyszłego? Niby można powiedzieć, że tak jak pesz, rozrastają się, ale swoje wymagania pokarmowe mają. Na samym początku mam kompost, o który też jest dosyć sporo zapytań, jak on teraz wygląda, czy sprawdza się taka metoda rzucania zielska i odpadów na kupę, bo kupujecie specjalistyczne kompostowniki. Ja takiego nie mam. Fakt, one są dobre. Żeby tutaj nie było, dobre są, sprawdzają się. U mnie kompost robiliśmy zawsze najprostszą metodą, po najmniejszej linii oporu, czyli ziele, wszystkie takie odpadki rzucaliśmy na kupę i to przegniwa. Tylko jedynie co, trzeba pilnować wilgotności, żeby była wilgoć. Te lata ostatnie są bardzo suche, więc i ta ziemia bardzo szybko przesycha. Ziele, które będzie w przyszłości ziemią. Dodatkowo co jakiś czas przywożę trochę kurzeńca, obornika kurzego, cienką warstwą rozkładam i kolejne warstwy zielska. Kurzeniec od razu na starcie wzbogaca mi tą ziemię. I teraz na jesień przelałam już humusem. Proszę Cię bardzo. To ja będę tym obcinać, a Ty obcinaj tym. Przelałam humusem. Humus przyspiesza rozkład tych części organicznych, także dobrze jest wyleć. Czy jak zostaną Wam jakieś gnojówki? Bo też pojawiają się pytania, co z pozostawionymi gnojówkami, które zostają niewykorzystane. Jeżeli macie piwnice, tak żeby one nie zamarzły, można spokojnie je przechować, ale nie mogą przemarznąć, bo jak zetnie ich mróz, jak one zamarzną, niestety stracą swoje właściwości, które są potrzebne dla roślin. Taką gnojówkę można śmiało wylać na kompost czy na kompostownik i zanim to wszystko zamarznie, to ona zdąży oddać swoje właściwości do kompostu. Jeszcze zajrzymy, jak ten kompost wygląda. Zielsko składowane było od wiosny, ostatnie poszło po powodzi, jak ogród był zalany z wierzchu. No, jeszcze ta materia organiczna nie jest przegnita. Do wiosny będzie rozłożona, ale głębiej spójrzcie. Już jest... O! Ładna ziemia. O, nawet jeszcze dżdżownica była. Poleciała tam do środka. Do wiosny ona rozłoży się całkowicie. Na wierzchu może te badyle zostaną, bo prawdopodobnie nie zdążą się rozłożyć. Teraz można by było nakryć warstwą przekompostowanego obornika i one też by uległy procesowi rozkładu. Ale tam głębiej w środku wszystko ładnie się przerobi. No i co? Wiosną przyjadę, rozkopię, ściągnę wierzchnią warstwę, tą nieprzerobioną, ziemię ze środka wybiorę, czy popodsypuję sobie później pod krzewy, do donic, na grządki, a te nieprzerobione fragmenty wrzucę na dno kompostownika i będą się robić, będą po prostu w przyszłym roku się przerabiały. Pytanie, kiedy jest najlepszy czas na przycinanie malin? Robi się to, jak już całkowicie opadną liście. Etka pogonić. Jak można Edka pogonić? Też fakt. Jak Wam się uda męża zmobilizować, to wtedy jest najlepszy czas na przycinanie. A tak naprawdę, jak opadną liście, jak wszystkie owoce opadną. I teraz są maliny letnie, są maliny jesienne. Maliny jesienne ścina się do zera. Maliny letnie
wycina się tylko te pędy, które owocowały tego roku, bo one owocują zawsze na pędach dwuletnich. Więc to, co wypuściło tego roku młode pędy, zostawiamy, a usuwamy tylko owocujące. To przy malinach tych takich letnich. Natomiast jesienne przycinamy do ziemi. I do kiedy przycinać? Tak naprawdę termin nie jest ostro zaznaczony. Musimy zdążyć przed ruszeniem wegetacji. Najlepszy termin jest właśnie teraz tak, koniec listopada, grudzień, styczeń nawet jeszcze. Przycinamy je na wysokości tak kilku centymetrów, tak aby one później z tych patyków nie wypuściły nowych pędów, dlatego że będzie mniejszy plon. One muszą wypuścić młodzież z ziemi, nie z tego pędu. I obcinamy wszystkie, co do jednego. Prawda, mężu? Tak, tak. Tak, tak. Nawet się ze mną zgadza. Nie mam za bardzo wyboru. Sama bym tego lepiej nie ujęła. Maliny poprzycinane, się rozczochrałam. W którymś momencie wpadłam w te krzaki i wyczochrałam sobie włosy. Jak Dżana z dżungli. Teraz, jak one są przycięte, bardzo dobrze jest je na zimę obłożyć obornikiem. Takim przekompostowanym. On jest najlepszy, bo już będzie oddawał swoje cenności dla tych malin. Nie będzie tworzył tylko okrywy, ale też będzie je dokarmiał. I istotne jest, aby obłożyć je na zimę z tego względu, że tak naprawdę nie wiemy, kiedy przyjdzie wiosna, kiedy rośliny będą wybudzały się z uśpienia. I w momencie, kiedy ta wiosna już przyjdzie jednego roku, jest później jednego roku, jest wcześniej, ale w momencie, gdy ona nadejdzie, rośliny już będą pobierały sobie składniki pokarmowe, które przez okres zimy wejdą w głąb ziemi i system korzeniowy będzie mógł je pobierać. Teraz dodatkowo będzie tworzył taką pierzynkę ochronną, chociaż no tu się nie daje tego tyle, żeby zakopcować te maliny, bo też będą miały za ciepło. To jednak są krzewinki i one nie potrzebują jako takiego okrywania na zimę, bo z reguły nie wymarzają. Tutaj okrywanie ma bardziej na celu dokarmienie je wczesną wiosną, żeby teraz przez zimę ziemia nasiąkła składnikami pokarmowymi i w momencie już ruszenia wegetacji, żeby one pobierały te składniki z ziemi. Można również obornikiem świeżym, bo nie każdy ma taki już zleżakowany. Świeży również można, ale trzeba pamiętać, że przekompostowany jest najlepszy, najcenniejszy, bo to wszystko jest już przerobione, gotowe do amciania przez nasze malinki. Liści nie usuwam, bo też może pojawić się pytanie odnośnie liści, czy je wygrabić, czy je usunąć. Nie jest to koniecznością. Liście malin są cenną bazą próchniczną, które do wiosny się również rozłożą. Teraz jak je przykryjemy warstwą przekompostowanego obornika, one spokojnie przegniją. To nie są liście orzecha czy dębu. One nie zawierają garbników, które spowalniają wzrost, wpływają na pogorszenie plonowania. Liście malin naprawdę są cennym źródłem przyszłej próchnicy. Ale piękny obornik. Z nosa mi leci.
A nie mam smarkawki. Będzie tak jak w czasach szkolnych, pamiętacie? Jakie chusteczki były? O, tu mankiety. I później jaka Polska długa, jaka Polska szeroka. Rękawy wyszlifowane do białości, aż się błyszczały. Tak samo porzeczki, jeżyny też należy obłożyć obornikiem. Z tego samego względu, co i maliny, żeby ta ziemia czerpała składniki pokarmowe i wiosną, jak procesy życiowe ruszą, będą miały ziemię bogatą w te składniki, z obornika będą pobierać, a co za tym idzie, będą bardzo ładne owoce. No chyba, że prędzej mróz nas zaskoczy, to owoców niestety nie będzie. To jest jeżyna, ta sama, która jest na ogrodzie koło domu, koło szklarni. Tamta w tym roku popuszczała takie pędy, widzieliście? A ta nie gorsza. Posadziliśmy wiosną taką malutką pierdółkę gdzieś tam przy tamtej wyrosła. Przynieśliśmy ją na ogrodzie, tu na ogród. Zobaczcie, jak urosła. Na razie pozakręcałam za siatkę, ale trzeba będzie zrobić podporę, bo na siatce nie może być. Jak będzie się rozrastała, będzie ciągnęła siatkę w dół. Trzeba mężu siatkę. Słyszysz? Co? Trzeba siatkę. Siatkę? No jest siatkę. Kratkę. Jaką kratkę? Na jeżynę. Zrobisz. Podanie, życiorys. No to podanie moje już znasz, życiorys też. No ale to trzy zdjęcia. Trzy zdjęcia? No i niestety jedno masz. Pięcioletni okres oczekiwania. Ja ci dam pięcioletni okres oczekiwania. To powinno być w przyszłym roku. Będzie? Dużo rzeczy powinno być w przyszłym roku. Tak. Dobra, ja no, będę. To jedź. Te zrobione, przyszykowane. Jeszcze tam dalej zostało troszeczkę tych malin jesiennych i maliny letnie, które też musimy pokorygować, troszeczkę zmniejszyć ich rozstaw, bo się rozrosły, powycinać to, co jeszcze jest do powycinania, bo pędy, te, które przestały owocować, usuwaliśmy na bieżąco, ale to wiadomo, jak one rosną w takim szpalerze, zawsze coś się przeoczy i są przeoczenia, są mijaki, musimy powycinać, ale to już nie dzisiaj, trzeba wracać, zwierzęta karmić, na dzisiaj tutaj roboty dość na ogrodzie, przyjedziemy jutro, może pojutrze, zależy, jak nam pogoda pozwoli, jaka będzie ta pogoda, jak nie będzie padać. Pytanie, co z tymi wyciętymi pędami? Można je wykorzystać na herbatę, która jest bezcenna. Musicie wiedzieć, że malina cała jest niesamowicie zdrowa. Jak liście, tak owoce, tak i pędy. Liście pozyskuje się do momentu wytworzenia kwiatostanów. Wtedy one mają najwięcej swoich właściwości zdrowotnych. Później niestety tracą na rzecz kwiatostanu i przyszłego owoca. Soki z malin wszyscy znamy i cenimy, ale mało znamy pędy malin. Są świetną alternatywą, kiedy nie mamy pozyskanych liści, kiedy nie zdążyliśmy narobić odpowiednio dużo soku, bądź nie było owoców. Takie pędy można teraz po ścięciu
wziąć do domu i w pęczkach babcia z mamą, też pamiętam, jak wiązały w pęczkach i wisiały na strychu, tak? Podwieszone. Ale jak będziecie wybierać pędy, zwracajcie uwagę, bo nie wszystkie się nadają. Wybieramy tylko te takie, zobaczcie, czerwone, buraczkowe. Te, które są jasne, tutaj zaraz, o, zobaczcie, różnią się zdecydowanie kolorem. Te mają mniej właściwości. Za oknem już ciemno, wróciliśmy z pola, no i tak było dosyć dużo prac jeszcze w gospodarstwie. Teraz chcę dokończyć ten temat, który zaczęłam na polu. Maliny, pędy już umyłam, bo trzeba je oczywiście wymyć, bo jednak były na polu, mogły być zakurzone, trzeba to obmyć, osuszyć. Są one niezwykle cenne. Zawierają około bodajże, jak się teraz nie mylę, 2% kwasów organicznych, w tym kwas jabłkowy, cytrynowy i co najważniejsze, kwas askorbinowy. Ten sam, który jest zawarty w polopirynie czy tabletkach przeciwgorączkowych. I jeżeli tylko cokolwiek już zaczyna nas tam brać, czujecie, że gdzieś głęboko gitka, takie pędy można gotować. Można zostawić kilka krzaków jako takie rezerwowe na polu, bądź tak jak mówiłam, ściąć w pęczki, podwiesić, postawić, położyć gdzieś w domu, żeby wyschły i będą pod ręką. Mama też często gotowała, jak nie byłyśmy chore. Zapobiegawczo taki kompot, rozdrobnione pędy malin, około 3-4 sztuki dawała do garnka, zalane litrem wody. Musiały się gotować około 20 minut od momentu zagotowania się. Ale wiecie, nie na takim ogniu, żeby to buzowało tak fest, bo będzie bardzo szybkie parowanie. Woda, która mocno się gotuje, szybko paruje i momentalnie będzie nam ubywać w tym garnku, będzie się zmniejszać i stężenie tego kwasu askorbinowego będzie dosyć duże. No tutaj, jeżeli pije się tak nie w czasie choroby, to jest to istotne, bo w czasie choroby to może być go więcej, ale tak jak teraz, trzeba pilnować, żeby gotowały się na takim wolnym ogniu, leciutko, delikatnie. No i ugotowane. Gotowały się, tak jak mówiłam, około 20 minut na bardzo wolnym ogniu. Troszeczkę przestudziłam, żeby nie wlewać wrzątku do szklanki, bo może ona pęknąć, zwłaszcza jak jest wilgotna i wleje się wrzątek, to lubi pęknąć. Mama z babcią zawsze powtarzały, żeby wkładać łyżeczkę metalową do szklanki, wtedy ona nie pęknie. Ja zdecydowanie wolę wlewać już takie troszeczkę podstudzone, bo kiedyś miałam taką sytuację, że wlałam, jeszcze dzieckiem byłam, wlałam wrzątek do szklanki. Kiedyś szklanki były takie musztardówki i w ogóle szklanki były modne. Pękła, poparzyłam sobie nogi, poparzyłam sobie ręce i teraz asekuracyjnie zawsze wszystko troszeczkę podstudzam. No chyba, że robię kawę, to już z wrzątku, ale też wiecie, z takim dystansem odsuwam od siebie, co by, kurczę, nie pękło mi. Herbatka nabrała bardzo ładnego koloru, typowego dla, właściwego dla malin, taki malinowy, typowo malinowy. I teraz, jeżeli nie jest się chorym, wszystko jest w porządku, można pić na co dzień po szklance dziennie przestudzonej z dodatkiem miodu, z dodatkiem pyłku pszczelego i to wzmacnia nasz organizm. Jeżeli już czujecie, że coś tam głęboko gdzieś w nosie czy w gardle zaczyna gitkać, taką herbatkę już 3 razy dziennie po szklance z dodatkiem miodu ciepłą. Nie zimną, ostudzoną, bo takie herbaty
formie leczniczej powinno się pić ciepłe, gorące. Jeżeli dodajecie miód, oczywiście to musi mieć stopni mniej niż 40, bo wtedy miód straci swoje właściwości. Tak więc no tutaj też trzeba patrzeć z czym i jak to się łączy, żeby było z jak największą korzyścią dla naszego organizmu. Zapach badyli. Smak też badyli. Czuć te badyle. Ale nie jest zły. Taki posmak, jakby się rozpuściło jakąś tabletkę troszeczkę, no jest, no tutaj ten kwas askorbinowy jednak robi swoje, ale w smaku jest dosyć fajny. Można też, tak jak mówię, dodać do tego troszkę cytryny, troszkę miodu, troszkę nawet soku z malin, ubogacić ten ubogi poniekąd smak, chociaż ja wolę takie ubogie, niezasłodzone, nieulepszane niczym smaki. Proste, tradycyjne i chyba tak naprawdę najlepsze. Na dzisiaj o malinach to tyle. Życzę Wam zdrowia. Zrobię jeszcze kolejny odcinek niebawem na temat odporności, jak ją wzmocnić, jak ją podnieść, jak przede wszystkim zapobiegać, żeby jak najmniej ją tracić. I co najważniejsze, podam Wam, gdzie można kupić świetne produkty, zwłaszcza zdrowy, naprawdę zdrowy, uczciwy, naturalny olej, bardzo dobre soki, musy i inne rzeczy, nawet wyroby wędliniarskie. To będzie w kolejnym odcinku, jak go nagram i powiem dużo takich ciekawostek, które na pewno Wam się przydadzą, a przede wszystkim o miodzie. Jak rąbią nas w biały dzień, w żywe oczy na miodzie. Zamiast miodu kupujemy sobie niestety bezwartościową słodycz. Ale to będzie w kolejnym odcinku. Oglądajcie, czekajcie, a się dowiecie. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam, abyście nie chorowali, żebyście nie musieli sięgać po leki, po jakieś takie leczenie Waszych organizmów, żebyście byli zdrowi, odporni i jak najbardziej weseli. Tego Wam, kochani, życzę ciepła i takiego serca do drugiego człowieka w okresie przedświątecznym, bo teraz o spinę, o jakieś takie frustracje jest nietrudno i życzę Wam, żebyście umieli trzymać to wszystko na wodzy. Do następnego! A ja zapobiegawczo. A co tam? Przejdzie. Pa, pa!